Radek, no za wami dobry okres, 3 zwycięstwa, 3 wygrane. To chyba ma duży wpływ na atmosferę w zespole. Oczywiście, że ma duży wpływ. Bardzo się cieszymy, że zwyciężyliśmy w ostatnim meczu. Cieszymy się, że mamy serię zwycięstw i z pokorą podchodzimy do tego i wierzymy w to, że ciężką pracą i uczciwą pracą będziemy mogli kontynuować tą passę. Ty po tych urazach swoich już wróciłeś do składu. Jak się czujesz w nowej taktyce w zespole? No uczymy się tej taktyki cały czas. Nie wszystko jest idealnie, ale tak jak mówiłem wcześniej, muszę bardzo dużo pracować i trenować nad poprawieniem swoich elementów, na którymi doskonale wiem, na którymi muszę pracować i wierzę w to, że każdym meczem, z każdym treningiem będę coraz bardziej pomocny drużynie. W niedzielę mecz z Olimpią Grudziądz. Ty chyba miałeś już przyjemność spotkać się z Olimpią w zeszłym sezonie, kiedy występowałeś w Barwogie Kestychy? Tak, przegraliśmy niestety 0-1, w 90 minucie straciliśmy bramkę. Zabrakło nam troszeczkę szczęścia, bo mieliśmy swoje sytuacje w tamtym spotkaniu. Na pewno Olimpia Grudziądz to jest bardzo solidny zespół na poziomie pierwszoligowym. Musimy być bardzo konsekwentni w realizacji założeń taktycznych i jestem przekonany, że plan, który obierzemy na ten mecz, będzie dla nas satysfakcjonujący i zdobędziemy 3 punkty.